Cześć, witajcie. Tutaj Ewa z Jem Zdrowo i Smacznie. Dzisiaj mam dla Was jedną z teorii bardzo znanego doktora, ale o tym Wam powiem za chwilę, kto to jest, na temat powstawania chorób. Słuchajcie, mnie bardzo długo zastanawiało to, zwłaszcza jak się pojawiły dzieci, dlaczego powstają te choroby. Przecież staram się nie dodawać żadnych dodatków chemicznych do mojego pożywienia, a jednak tutaj no ciągle coś szwankowało z tym zdrowiem. I właśnie natknęłam się na książkę, która bardzo w taki obrazowy i treściwy sposób przedstawiła właśnie taką teorię powstawania chorób. I słuchajcie, ja wierzę w tą teorię, widzę w moim życiu takie fakty, które po prostu to potwierdzają. Ale przejdźmy do rzeczy. Słuchajcie, pod koniec Wam powiem, co to za książka, co to za doktor. Też w międzyczasie będę mówić o lekarzach. Słuchajcie, bo czasami tak może się wydawać, że z mojego punktu widzenia to wszyscy lekarze są źli. Nie, to nie jest do końca prawda. Uważam, że jest trochę dobrych lekarzy, którzy mają holistyczne i naturalne podejście do człowieka, a nie tylko za wszelką cenę są owładnięci manią chemicznego uleczenia człowieka. Bo po prostu teraz chyba każdy widzi, że zwłaszcza ludzie dojrzali, jak już ktoś raz pójdzie do lekarza, to później musi chodzić do niego po coraz więcej lekarstw, bo po prostu kolejne układy, narządy się psują. Nie rozumiem, mówiąc szczerze, dlaczego ci ludzie, ci pacjenci są tacy cierpliwi, skoro no ich zdrowie stacza się coraz gorzej się mają. Po co jeszcze chodzą w kółko do tych samych lekarzy? Dlaczego powstaje tyle chorób? Tutaj doktor Horst, już Wam zdradzę imię, doktor Horst mówi, że głównym powodem powstawania chorób są toksyny. Ale przecież każdy z nas wie, że mamy doskonałe narządy wydalania tych toksyn. Na pewno wiecie, ja znałam dokładnie 3 narządy do wydalania, 3 drogi, ale dr Horst podaje więcej tych dróg. Oczywiście pierwsze to są drogi moczowe, wraz z moczem usuwamy większość toksyn. Drugie to jest jelita, wraz ze stolcem usuwamy inne substancje, które nie mogą być usunięte razem z moczem. Trzecie to oczywiście drogi oddechowe i tutaj powietrze wydychane, plwocina, wydzielina nosowa, łzy. W ten sposób wydzielamy wszystkie substancje, których nie możemy się pozbyć przez te wcześniejsze drogi. Kolejną drogą usuwania toksyn jest skóra. Skóra jest to nasz największy narząd. Pamiętajcie, że on wchłania tak samo jak jelita. Może nie aż tak bardzo jak jelita, ale też możemy dostarczać przez skórę toksyn, dlatego jest tak ważne, czym smarujemy skórę, co na nie kładziemy, co ma styczność z tą naszą skórą. A przez nią, przez pot, tłuszcz, wypryski nawet, odprowadzane są z organizmu te substancje, z którymi na przykład wątroba sobie nie radzi, tak? Tak mówiła mi kosmetyczka, jak kiedyś przychodziłam przed laty do niej, to mówię, o tutaj wątroba u pani sobie nie radzi z wydalaniem toksyn. I ona mówiła, ale spokojnie, proszę się nie martwić. Więc to było takie podejście, a tak naprawdę to już był pewien sygnał tego, że moje ciało nie radziło sobie z oczyszczaniem tych wszystkich toksyn, które mu dostarczałam. Kolejną drogą, i to mnie bardzo zdziwił, jest spalanie toksyn w gorączce. I słuchajcie, tutaj jest jego podejście, tego doktora, jest zupełnie inne niż większości lekarzy domowych. Oni pierwsze, jak przychodzimy i mówimy o gorączce, to mówią, weź sobie środek na zbicie gorączki. Po co? On mówi, że przez gorączkę organizm próbuje zlikwidować substancje, inne substancje, których we wcześniejszych sposobach, innymi drogami nie mógł się pozbyć. I ostatnią rzeczą, którą wymienia w tym rozdziale, jest ropienie. I to też nie wiedziałam o tej drodze eliminacji toksyn, no ale tak jak sobie pomyślę, to rzeczywiście to ma sens dla mnie. Także to daje możliwość usunięcia innych szkodliwych substancji bezpośrednio przez skórę lub błony śluzowe. I słuchajcie, i teraz powstaje pytanie, skoro mamy takie doskonałe te narządy eliminacji, tak wiele ich, chociaż samo to, że mamy tak wiele dróg eliminacji, pokazuje nam, jak to jest
jak to musi być ważne dla naszego organizmu usuwanie tych toksyn, skoro aż tyle jest takich różnorakich dróg eliminacji tych szkodliwych substancji. I to jest ważne, żeby właśnie pamiętać o tych drogach, jak gdyby ucieczki tych toksyn, wydalania tych toksyn. Możemy się zastanowić, okej, no dobra, mamy takie dobre narządy. Są tak naprawdę teraz dwie strony medalu tej detoksykacji. To tak samo jak budżet możemy podzielić na przychody i rozchody, tak samo z toksynami możemy tak samo to rozdzielić. Jedną stroną medalu jest to, ile tych toksyn wpuszczamy do organizmu. Wiemy, że ogólnie postępujące zanieczyszczenie znacznie nam powiększa dostarczanie tych toksyn. Wiemy, że w środowiskach bardziej zanieczyszczonych ludzie częściej chorują. No więc to dostarczanie tych toksyn, nawet czasami nieświadomie, to nie tylko chodzi o pożywienie, czy o skażenie powietrza, czy wody, to są też inne drogi dostawania się, co mamy w domu, co ma kontakt z naszą skórą, jakie tkaniny też nas dotykają. To są wszystkie źródła, przez które możemy dostarczać do naszego organizmu, nawet często nieświadomie, toksyny. Więc to jest jedna strona medalu, ją chcę tylko tak zaznaczyć, ale wiecie, mówię tyle negatywów, pod koniec Wam powiem, jakie jest rozwiązanie tego, więc się nie martwcie. No i druga strona medalu to jest właśnie to wydalanie tymi drogami, o którym Wam na początku wspomniałam. Czyli z jednej strony możemy dostarczyć za dużo tych toksyn, że te nawet dobrze działające narządy mogą nie nadążać, a z drugiej strony może się po prostu coś z czasem zacząć psuć, szwankować niektóre drogi wydalania i też te toksyny mogą się u nas kumulować. I to jest tak, że na tym linia obrony, na tych sposobach wydalania z organizmu, linia obrony naszego ciała się nie kończy. Jeśli mamy tych toksyn tak dużo w organizmie, to nasz organizm podejmuje kolejne kroki. I zaraz Wam powiem o nich, ale najpierw chcę też tutaj przytoczyć taki też fragment z tej książki. Oficjalna medycyna stara się za wszelką cenę, ze szkodą, z wielką szkodą dla pacjenta, zablokować te mechanizmy samooczyszczania. W jaki sposób? Ano bardzo prosty. Są krople na katar, nie wiadomo po co. Są różne rodzaje blokery potów, też nie wiem po co, no przecież to jest natura i jak się zdrowo odżywiamy, to ten pot wcale nie jest aż taki przeraźliwy, że tak powiem, jest normalną rzeczą oczyszczania się człowieka, więc to mamy mnóstwo, znamy mnóstwo rzeczy, które po prostu medycyna, farmakologia wymyśliła sobie nie wiadomo po co. Ja rozumiem, że to może być wkurzające, kiedy cieknie nam z nosa albo strasznie się pocimy. Organizm próbuje się oczyścić z tego, co mu szkodzi. I tak samo jak próbujemy w toalecie spuścić wodę, żeby oczyścić muszlę klozetową, tak samo organizm próbuje wyrzucić z siebie te toksyny. I co? I to, że zakręcimy wodę w spłuczce przez podanie sobie kropelek na katar czy środku przeciwbiegunce, to wcale nie będzie dobre rozwiązanie, prawda? Bo te toksyny zostaną tu nadal. I o tym warto pamiętać, że tak naprawdę dostaniemy rykoszetem dużo bardziej przez tą chemię, co sobie dostarczyliśmy. Są inne sposoby, lepsze, działające bardziej holistycznie na cały organizm, żeby pozbyć się jak gdyby tego problemu. Ważniejsze jest, żeby dbać na bieżąco o organizm, niż później uciekać się do takich pigułek typu pstryk. Niektórzy ludzie nawet, ja mam wrażenie, że przypisują magiczną rolę farmaceutykom. Wierzą naiwnie, że to im pomoże, a tak naprawdę tylko szkodzi. Słuchajcie, i co się dzieje w momencie, kiedy tych toksyn już krąży dużo w naszym organizmie? Nieważne, czy z powodu tego, że dostarczamy ich za dużo, czy z powodu tego, że nasz organizm sobie nie radzi z usuwaniem ich. Po prostu organizm wybiera to, co w danym momencie jest dla niego najlepsze. Czyli zaczyna wiązać te toksyny, neutralizować je w jakiś sposób, tak żeby one były, no żeby nie krążyły po naszym ciele cały czas. Więc je związuje. W jaki sposób? W zależności od rodzaju toksyn, organizm neutralizuje je na różne sposoby, różnymi narządami. I tak może unieruchomić toksyny w mięśniach, może w tkance łącznej, na przykład w stawach. I to, słuchajcie, to wiązanie tych toksyn nie dzieje się łagodnie. To się dzieje oczywiście stopniowo, ale raz na pewien czas dostajemy pewne
albo rzuty chorobowe, albo po prostu nawracające choroby ciągle nas nękają, czy nasze potomstwo. I tutaj tak gość mówi, że naturalnie organizm stara się gdyby dążyć cały czas do wydalania tych toksyn, więc jak jest mniej dostarczany, to z czasem może nadrobić to wydalanie tych toksyn na bieżąco, uleczyć się dzięki temu sam. Ale jeśli te toksyny zbierają się coraz więcej, to może się przeradzać w chroniczne choroby. Autor tu mówi, że astmy, kiedy płuca są zmuszone do zwiększonego wydalania, do zapalenia nerek przez przeciążenie tej drogi, zapalenia okrężnicy, jeśli zostanie przekroczona zdolność wydalania jelit. I wreszcie do chronicznej egzemy, gdy najwyższa instancja konieczna dla zdrowia usuwania trucizn staje się skóra. I tak, jeśli tłumienie wydalania tych toksyn trwa przez długi czas, to ten stan prowadzi po prostu do nowotworów. Tak mówi ten autor. Ale słuchajcie, początek nowotworu to jeszcze nie jest skreślone życie. Mój tatuś, tak jak wiecie, w poprzednich filmach, w którym to mówiłam, o koktajlu antyrakowym i prawdziwej historii właśnie mojego taty, tutaj możecie sobie zobaczyć ten filmik. Nawet stany nowotworowe, zwłaszcza w początkowej fazie, już nie dają, że tak powiem, świadectwa o tym, że to już jesteśmy skreśleni. Tak naprawdę można się jeszcze wtedy uleczyć. Na tym, tak naprawdę na tych nowotworach rozdział trzeci się kończy, tej oto książki. I to jest, tak jak widzicie, początek książki. Bardzo mi się podoba dr Horst Janecek. Ciekawe, czy z polskiego pochodzenia. I słuchajcie, on tu mówi o pewnym rodzaju w tej książce oczyszczania się przez post. Ale znamy sposobów detoksyfikacji bardzo wiele. Detoks w najłagodniejszej postaci to jest po prostu przejście na surową dietę. W takiej troszeczkę zaawansowanej postaci to jest chociażby post Dąbrowskiej. Kolejny poziom to może być post na wodzie. To są takie różnego rodzaju sposoby, jak gdyby ograniczania się z jedzeniem, bo wtedy jak nie jemy, nasz organizm może się skoncentrować tylko na oczyszczaniu toksyn. I słuchajcie, jeśli ktoś jest chory na coś, to koniecznie musi robić takie posty pod kontrolą lekarską. A jeśli jest się zdrowym, to można sobie takie krótkie posty robić w domu. Oczywiście zawsze warto sprawdzić swój stan zdrowia u dobrego, z naciskiem na dobrego lekarza, żeby on kontrolował po prostu nasze wyniki. Ja podczas pierwszego postu Dąbrowskiej robiłam sobie badania krwi, żeby to wszystko sprawdzić, bo ja też byłam po przejściach pewnych, no ale o tym to może innym razem. Słuchajcie, najłatwiejszym sposobem na oczyszczanie się jest po prostu dostarczanie żywego, naturalnego pokarmu. Jeśli chcecie poznać moje przepisy na surowe jedzenie, to zapraszam Was na moją stronę Jem Zdrowo i Smacznie. Tam można pobrać darmowego e-booka z 11 surowymi specjałami, których dostarcza się po prostu organizmowi naturalnego pożywienia. Nie trzeba się katować, jeśli można się oczyścić przez zdrowe, surowe jedzenie, nawet nie ograniczając się z kaloriami. Po prostu, jak dajemy czyste pożywienie, to nasz organizm dużo łatwiej może się oczyszczać i jak gdyby nadrabiać zaległości, to co krąży w naszym ciele lub jest już związane. Oprócz tego w tej książce autor poradnika omawia 30 stanów chorobowych, które dobrze poddają się terapii postnej. Więc być może warto zajrzeć do tej książki. Oprócz tego z innych książek, które mogę Wam polecić na temat naturalnego oczyszczania organizmu, to są posty Dąbrowskiej, książki dr Ewy Dąbrowskiej. Ja bardzo lubię tą autorkę, chociaż dla ludzi niewierzących to może być takie, bo ona łączy bardzo terapię postami z oczyszczeniem się również duchowym. Więc dla ludzi niewierzących to może być jak gdyby trudniejsze do czytania. Ten gość tu nie wspomina o sferze duchowej. I słuchajcie, to tyle, co w zasadzie chciałam Wam powiedzieć. Jeśli Wam się podobało, jeśli cenicie, lubicie surową dietę, to nie zapomnijcie dać kciuki w górę. Jeśli macie jakieś efekty,
którymi chcielibyście się podzielić. Bo to wiadomo, że surowa dieta to nie jest tylko chudnięcie, nie jest tylko promienna cera, bardziej odporna skóra nawet na promieniowanie słoneczne, właśnie w lecie to jest takie ważne, ale to po prostu lepsze samopoczucie, dłużej mamy energię. Ja pamiętam kiedyś o tej porze, bo już jest chyba, nie wiem, 17, to po prostu często byłam senna, musiałam się położyć spać, jeśli oczywiście mogłam, a zazwyczaj nie mogłam. Surowe jedzenie pozwala nam oszczędzić energię na trawienie i daje nam więcej energii do tego, żebyśmy po prostu żyli pełnią życia. Bardzo Wam to polecam. Zachęcam Was też do obejrzenia innych moich filmów, na przykład playlisty z surowymi przepisami. Naprawdę macie tam mnóstwo fajnych przepisów, od surowych witariańskich sałatek przez różne słodycze. Tak, w surowej diecie też są zdrowe słodycze, więc bardzo Was do tego zachęcam. I to wszystko, co do Was przygotowałam. Dzięki, do następnego filmu. Cześć!